Witam Was, Ziemianie. Dziś będzie o wielkim Polaku, o którym, jak głosi legenda, urodził się pod szczęśliwą gwiazdą, twardo stąpał po ziemi i żył jak w niebie. Mikołaj Kopernik, bo o nim mowa, autor dzieła, które w XVI wieku wywróciło do góry nogami niemal całą znaną wówczas budowę Układu Słonecznego. Upraszczając, wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, choć jak twierdził Lech Wałęsa, było zupełnie odwrotnie. Nieważne. Kopernik nie tylko wybitnym astronomem był. Znany jest również z traktatu o monetach właśnie, w której głosił regułę wypierania z rynku lepszego pieniądza przez gorszy. Tyle słowem wstępu, gdyby ktoś z jakichś nieziemskich powodów Kopernika nie kojarzył w ogóle. Jego sylwetkę przybliża 10 zł z 1967 roku, które w tej samej szacie graficznej bite było w dwóch następnych latach ze zwiększonym do tego egzemplarza nakładem. Oczywiście nie zapominamy o monetach popularnie zwanych dużym Kopernikiem, wybitych w dwóch rocznikach. 1959 i 1965, ale o tym przy okazji kolejnego zaćmienia Słońca. Za projekt tej monety wyłonionej w drodze konkursowej odpowiada Józef Gosławski. Tutaj widzimy jego monogram. Wizerunek astronoma na rewersie z dość ostrymi, męskimi rysami twarzy obala niejako filmową teorię z seksmisji, mówiącą, że Kopernik była kobietą. Na awersie natomiast Polska Rzeczpospolita Ludowa, z orłem, a jakże bez korony, i wartością nominału o roku bicia nie wspominając. Spójrzmy jeszcze na dane techniczne tej monety. To miedzio-nikiel o wadze 9,5 g i średnicy 28 mm z rantem ząbkowanym. Nakład mniejszy od dwóch pozostałych roczników, wynoszący dokładnie 2 128 000 sztuk. Pozdrawiam i do następnej monety.